Kilka miesięcy temu w serwisie Spider's Web pojawił się artykuł, w którym autor próbował potwierdzić tezę, jakoby inwestycja w zaplecze SEO była nieuzasadniona pod względem finansowym, bo każdy serwis, którego właścicielem jest agencja SEO, jest na pewno fatalny, jest pewnym ryzykiem związanym z pozycjonowaniem strony internetowej, wiąże się z filtrem i wszystkimi innymi rzeczami, którymi nie chce interesować się klient. Zaplecze SEO ma długą historię. Lata temu, kiedy zaczynałem, zaplecze SEO sprowadzało się do Presla, w którym co drugi artykuł był wypluty z synonimizatora i miał wszyte trzy linki wychodzące do strony docelowej, do innego Presla i do wpisu w katalogu kolegi, który za darmo podsyłał mu co weekend darmowe multikody. Dziś już trudno natknąć się na tego typu zaplecze i to z kilku powodów. Po pierwsze, ze względu na czynniki techniczne, bo tego typu zaplecze przestało działać. Po drugie, zawistnych kolegów z branży i w końcu po trzecie, Matta Katza. Zaplecze najniższego rzędu dawało efekty, ale nie pozwalało na budowę i utrzymanie dobrych pozycji w perspektywie długoterminowej, bo było pod ostrzałem internautów, pozycjonerów, no i w końcu samego zespołu SQT Google. Ostatecznie pozycjonerzy zdecydowali się na nieco mniej inwazyjne zabiegi i w efekcie dziś zaplecze SEO przypomina regularną stronę internetową. Przypomina, bo to, że ktoś nazwał serwis zapleczowy na przykład porównywarką produktów, wcale nie znaczy, że można znaleźć w nim rzeczywiście aktualne ceny pralek. To pozycjoner wychodzi z założenia, że nawet jeśli dane w nim zawarte są fikcyjne, internauta nie wyśle spam raportu, a pozycje będą się po prostu zgadzały. No bo fakt, że zaplecze ma nieaktualne dane, jego redaktorem naczelnym jest Adam, który nie istnieje de facto, jego fotografię ktoś wyciął z pierwszego lepszego darmowego stoka, to jeszcze nie powód do otwierania zakładki spam raportu. Zresztą zidentyfikowanie średniej lub wyższej klasy zaplecza, że jest zapleczem, nie jest dziś już wcale takie oczywiste dla przeciętnego internauty. Zapamiętajcie jedno, mimo że zaplecze SEO stoi dziś na znacznie wyższym poziomie w porównaniu do tego, co przychodzi mi na myśl w latach 2009-2013, jego podstawowym zadaniem jest nadal oddawanie mocy stronie docelowej i ewentualnie filtrowanie linków z toksycznego otoczenia, ale o tym powiem więcej w innym materiale. Zapleczem jest wobec tego każda strona internetowa, która służy do pozycjonowania strony matki, strony docelowej, a której jesteście właścicielami, ale ze swoją strukturą i wyglądem nie napawa internauty ochotą do otworzenia zakładki w Search Control i wysłania spam raportu. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby zapleczem SEO była zmodyfikowana kopia serwisu docelowego, serwisu matki, ale o ile wydawcy serwisu zeberka.pl stać na to, aby kierować z niego linki do joy.pl albo milionkobiet.pl, o tyle właścicielowi firmy usługowej powinny wystarczyć kolejne, budżetowe kopie jego podstawowej strony firmowej. Czyli scenariusz jest następujący. Gdybym był właścicielem serwisu samochodowego w Szczecinie, postawiłbym 2, 3, być może 4 kopie serwisu właściwego, kopie mojej strony firmowej i sformatował je w podobny sposób. To znaczy utworzył te same zakładki, zredagował tylko treści na nowo, kupił jakieś skórki do WordPressa, no i pozycjonował równolegle do serwisu właściwego. Oczywiście mniejszym nakładem finansowym, ale jednak. Tutaj pojawia się pytanie, po co w ogóle mi zaplecze SEO? Przecież kampanię mogę prowadzić na podstawie ogólnodostępnych serwisów, forów, blogów internetowych, prawda? No nie do końca. To pod warunkiem, że po pierwsze macie pojęcie na temat strategii, czyli wiecie z jakiej strony warto pozyskać link, a z jakiej nie, jak powinny wyglądać proporcje w całym profilu linków strony, no i po drugie dysponujecie budżetem, z którego będziecie opłacali zakup powierzchni reklamowej. No bo z czasem, tak czy inaczej, i tak będziecie musieli zapłacić komuś za możliwość pozostawienia na swojej stronie linka. Czy to w formie tekstowej, graficznej, w sidebarze, w treści artykułu, cokolwiek. Sam wolę jednak przechwycić albo zarejestrować domenę wygasłą, postawić na niej prosty landing page, odzyskać linki z błędów 404, wrzucić kilka artykułów, dopalić czymkolwiek, niż płacić 300 zł za link z artykułu z wrzuconym nofollow na 10 podstronie archiwum. Jakby dodać do tego fakt, że po roku takiego linka prawdopodobnie już nie będzie, to według mnie każda kampania SEO sprowadzająca się do płacenia za linki wychodzące w serwisach, nazwijmy to, kontentowych, jest przepalaniem budżetu, przynajmniej dla małego i średniego biznesu.
Poza tym zaplecze bardzo dobrze się skaluje, to znaczy jeżeli waszą bezpośrednią konkurencją w wyszukiwarce nie jest MediaMark, Obi albo jakiś inny duży brand, to zainwestowanie w 10-20 serwisów zaplecza technicznego daje wam jakby zasadniczą przewagę nad konkurencją. Odtworzenie takiego zaplecza nie jest niczym trudnym, ale jest kapitałochłonne i czasochłonne, więc jeżeli macie jakąś niszową branżę, prowadzicie jakiś sklep internetowy, to inwestycja w tego typu zaplecze po 2-3 latach daje wam duży dystans do całej konkurencji. To znaczy firma, która będzie chciała wejść w SEO i konkurować z wami w wynikach wyszukiwania, będzie potrzebowała podobnych serwisów o podobnej mocy. Jeżeli wasze serwisy są cały czas linkowane, no to albo będą musieli zbudować podobne zaplecze SEO, albo dzierżawić lub kupić jednorazowo te linki na 20-30 serwisach. Ale to nie jest takie proste, to znaczy jest proste, tylko że wymaga dużych nakładów finansowych. To zaplecze SEO skaluje się tym lepiej, im więcej macie biznesów. To znaczy, jeżeli jesteście właścicielem sklepu internetowego i wiecie, że będziecie stawiali w perspektywie krótko- albo długoterminowej kolejny sklep internetowy, albo jeszcze jeden, albo będziecie wprowadzali ofertę uzupełniającą, to zaplecze SEO ma tym więcej dla was wartości. Liczba ogólnodostępnych serwisów kurczy się z roku na rok. Co prawda znalezienie dziś dziurawego PHPBB albo Joomla nie jest problemem, to webmasterzy są coraz bardziej świadomi. Za rok, 2-3 lata dostęp do darmowych miejscówek będzie znacznie mniejszy. Tylko z przełomu 2013-2014 roku z rynku zniknęła pewnie połowa wszystkich presli i katalogów. Słuchajcie, i to byłoby tyle słowem wstępu. W kolejnym materiale, który opublikuję za tydzień, przyjrzymy się już bliżej konkretom, czyli jak budować zaplecze SEO, jak liczyć koszty, jak filtrować linki prowadzące do waszej strony internetowej przez zaplecze SEO i czym różni się zaplecze zbudowane na domenach wygasłych od tego zaplecza zbudowane na nowych, świeżych domenach.